Dzień dobry. Tym, którzy są tutaj po raz pierwszy, pozwolę się przedstawić. Nazywam się Grzegorz Caputa i prowadzę ten kanał. Dzisiaj będzie film z przepisem na sernikowe placuszki. Tak, takie, które możemy podać na śniadanie, na podwieczorek, zjeść jako ciepły posiłek lub odgrzać na przykład na drugi dzień. Są super proste i są błędnie pyszne. Zapraszam. Przygotujmy delikatne sernikowe placuszki z owocami. A, jednak ostrzegam, będziecie je robić stale. Przygotowanie placuszków zaczynamy od jajek, a dokładnie od 4 jajek, w których musimy rozdzielić żółtka od białek. Oczywiście białka wędrują do jednej, a żółtka do drugiej miski. Musimy pamiętać, żeby do białka nie dostało się żółtko. Ok, żółtka i białka mamy rozdzielone, teraz pora na ser. Możemy użyć sera twarogowego, albo tak jak w moim przypadku, takiego sera z wiaderka. Może być to tak naprawdę dowolny biały ser i dodajemy 0,5 kg zmielonego sera, bądź sera z wiaderka, bądź twarogu do żółtek. Po serze do miski wędrują 2 łyżki cukru pudru. Żółtka, ser i cukier puder musimy dokładnie wymieszać. Następnie dodajemy 6 łyżek mąki pszennej. I ponownie wszystko dokładnie mieszamy. Potrzebujemy sparzonej cytryny, z której ocieramy skórkę, mniej więcej z połowy cytryny. I jeszcze raz wszystko mieszamy. Teraz do białek dodajemy szczyptę soli i ubijamy białka na idealną sztywną pianę. Potrzebujemy większej miski, do której wrzucamy pianę i masę serową. Wszystko razem dokładnie mieszamy i ciasto mamy gotowe. Ciasto na nasze sernikowe placuszki mamy już gotowe. Teraz pora je usmażyć. Usmażmy je na średniej mocy palnika na ulubionym tłuszczu. Ja akurat wybieram olej rzepakowy. Tłuszcz wylewamy na patelnię i rozgrzewamy. Talerz do odkładania placków przykrywamy ręcznikiem papierowym. Ciasto nakładamy na patelnię i formujemy placki, które smażymy po 3-4 minuty po każdej ze stron. Na koniec placki odkładamy do odsączenia tłuszczu. Sernikowe placki podajemy posypane cukrem, pudrem i owocami. Mam nadzieję, że podobał Wam się film. Serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału, pozostawienia łapki w górę i komentowania. Do zobaczenia!